Witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę być wśród was dzisiaj. Tak patrzę, dużo nowych twarzy. Tych, którzy może pierwszy raz widzę, może kiedyś widziałem i teraz widzę, że są to pierwszy raz. Więc witamy was w tym naszym zborze. Czujcie się jak w domu i mam nadzieję, że też zborownicy będą wam okazywać swoją gościnność. Wiecie, tak rozmyślałem, tak pomyślałem sobie, że w tym zborze jestem już 21 lat. Dużo? Dla niektórych może nie dużo, dla niektórych na pewno dużo. Cieszę się, wiecie, cieszę się, że jestem wśród was, cieszę się, że mogę mówić do was. Witam internautów też. Dzisiaj będę chciał mówić o największym pragnieniu człowieka, ale też o największym pragnieniu Boga. Kiedy Bóg stworzył ten świat, on był taki wspaniały, taki piękny, taki niesamowity. I stworzył koronację tego stworzenia, mianowicie człowieka. Człowiek był najwspanialszym z tego, co Pan Bóg stworzył. Bo Pan powiedział, że było to bardzo dobre. Bardzo dobre było, że stworzył człowieka. Wiecie, dlaczego było bardzo dobre? Bo człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Najbliżej Bogu, co mógł stworzyć, to był człowiek. Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg związał się z tym człowiekiem bardzo. Zbliżył się do niego bardzo. Chociaż on sam, człowiek, był samą materią. Bo wiemy, że człowiek, czyli Adam, po hebrajsku Adama znaczy gleba, znaczy mówiąc ziemia. Z tej ziemi, czy ta ziemia ma wartość? Patrzymy na ziemię, nie ma wartości, ale to, co zostało stworzone z tej ziemi, my mamy niesamowitą wartość. Bo Pan Bóg tak się związał z nami, powiedział, słuchaj, ja stworzyłem ten świat, ale ja stworzyłem jeden dzień specjalnie po to, żeby w tym dniu mogli szczególnie ze sobą przebywać. Teolodzy Starego Testamentu mówią, że pierwszą świątynią był raj. Wiecie dlaczego? Bo tam Pan Bóg przebywał bezpośrednio z człowiekiem. Największym pragnieniem człowieka zawsze było, aby przebywać z Bogiem. I największym pragnieniem Boga było, aby przebywać z tym człowiekiem. I tak było przez wieki, że człowiek potrzebował Boga. A jest też ciekawe, że Bóg tak samo potrzebował człowieka. Kiedy pojawił się grzech, to dokonał grzech. Rozłam, prawda, między człowiekiem a Bogiem. Jak czytamy w księdze Izajasza w 59 rozdziale, pierwszy werset, jest napisane tak. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, by nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Czyli w języku hebrajskim słowo wina, jak to jest tłumaczone, raczej też powinno być tłumaczone jako grzech. Czyli wasze grzechy, w zasadzie są dwa terminy, które określają tu w tym wersecie grzech. Wasze grzechy są tym, co was odłączyło od waszego Boga i wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. To, co odłączyło nas od Boga, to jest grzech. I ludzie zapomnieli i często nie czują tego pragnienia, tej chęci bycia razem z Bogiem. Ale Pan powiedział, że on robi wszystko po to, żeby z tym człowiekiem być razem. Dlatego kiedy był już swoim narodem, powiedział: zbudujcie mi świątynię, abym zamieszkał pośród was. To jest dokładnie z drugiej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział, 8 werset. Zbudujcie świątynię, abym zamieszkał pośród was. Wiecie, to było najważniejsze zadanie świątyni, aby tam Bóg mógł przebywać. My często debatujemy, rozważamy na temat świątyni, wielce mówimy, ale celem świątyni zawsze było przebywanie Boga swoim narodem, z Tobą. I tak było pokazane przez cały Stary Testament, że największe pragnienie człowieka jest to, aby przebywać z Bogiem w każdej chwili swego życia. I w końcu nawet, kiedy miał nadejść ten, który miał zilustrować, ten, który miał być tym pragnieniem wieków, czyli Immanuel. Co znaczy Immanuel? Co znaczy? Bóg z nami. Dokładnie z nami jest Bóg. I kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza, 1 rozdział, 28 werset, jest napisane, że ten Immanuel jest Jezus Chrystus, Mesjasz. I wiecie, świątynia urzeczywistniła się w Chrystusie. I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że w Chrystusie mamy wszystko to, co było w świątyni. Mamy zbawienie człowieka, mamy wspólnotę Boga z człowiekiem. I Pan Bóg to zrobił dlatego, że pragnął, naprawdę pragnął być z człowiekiem. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, kiedy uczniowie myśleli, co to będzie w tym niebie, jak to będzie w niebie, to wiecie, co powiedział im Jezus? Bardzo prosto powiedział. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Wiecie, dla Jezusa najważniejsze jest co? Przebywanie z nami. Jego pragnienie jest to, by przebywać z nami. I po to właśnie przyszedł na tą ziemię. Przebywać z nami. Czy my chcemy przebywać z Bogiem? Celem świątyni było oczywiście obecność Boga. Powiedzcie mi, co dzisiaj w chrześcijaństwie spełnia tą rolę przebywania Boga z nami? Kto? Kto przybywa w nas? Duch Święty, tak jest. Właśnie tą rolę obecności Boga spełnia Duch Święty. Jezus mówi, że ja odchodzę, ale wam syłam innego pocieszyciela. Ducha Świętego. I Duch Święty, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyli w nas przybywa Bóg przez Ducha Świętego dzisiaj. W zgromadzeniu, w którym my jesteśmy, przybywa Bóg. Dlaczego? Bo każdy z nas ma serce, które jest otwarte na Boga. I Pan Bóg przez nas przebywa na samych. I to nas jednoczy. Prawda czy nie? I tak Jezus był tym pragnieniem wieków. I uczniowie, kiedy mogli z Nim przebywać, tak czasami rozważamy, jak uczniowie razem z Jezusem byli na tej ziemi, żebyśmy też tak chcieli, prawda? Słuchać Go, być z Nim, odczuwać, jak On jest blisko nas. Wiecie, i oni dużo nam opowiadali, uczniowie dużo nam opowiadali, jak to było razem z Jezusem. Jak to było wtedy, kiedy Jezus przebywał bezpośrednio z nami, z ludźmi. I otwórzmy na 5 rozdziale Ewangelii Marka. Może historia się zaczyna w zasadzie od 4 rozdziału, 35 wersetu. kiedy Jezus po całym dniu pracy był bardzo zmęczony. Wiecie, my myślimy, że Jezus tak chodził, opowiadał ludziom, ale On często naprawdę był bardzo zmęczony. I był tak zmęczony raz, że kiedy poszedł do łodzi ze swoimi uczniami na jeziorze Galilejskim, to zasnął w łodzi. Zasnął w łodzi. No i wtedy zaczęło się coś niesamowitego. To, co uczniowie nie przeżyli od bardzo dawna. Pamiętajmy, że uczniowie, większość z nich byli rybakami. I co jest istotne, byli rybakami właśnie na tym jeziorze Tyberiackim, inaczej mówiąc Galilejskim. Oni znali bardzo dobrze to jezioro. I nagle rozpętała się burza, tak jak jest zapisane tutaj w 37 wersecie. Zerwała się gwałtowna burza, a fale zdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic się nie obchodzi, że giniemy? Czyli Jezus spał spokojnie na tyłach łodzi. I wtedy przyszła wielka burza, jak my rozumiemy, była to burza potężna, która bardzo rzadko się pojawia na jeziorze Galilejskim, a jest spowodowane tym, że powietrze z Morza Śródziemnego wieje w stronę wschodnią i wbija się we wzgórza Golan, który był po wschodniej stronie jeziora Galilejskiego. I w tym momencie powietrze obraca się, tworzy wielki wir, no i oczywiście tworzy przez to potężną burzę. Czasami nawet większą burzę niż na Morzu Śródziemnym. I w takiej sytuacji znaleźli się uczniowie. Wyobraźcie sobie nas w takiej sytuacji, kiedy nagle jest niebezpieczeństwo utraty życia. To co robimy? Naturalną naszą reakcją jest to, aby walczyć z tym, prawda? No i tak samo uczynili uczniowie. Walczyli o własne życie. Pamiętajmy do tego, że oni byli profesjonalistami. To był ich zawód. Oni na co dzień, przed poznaniem Jezusa, zmagali się z tym, z jeziorem. Wiedzieli, jak płynąć. Wiedzieli, jak się ratować. Ale okazało się, że ich wysiłki spełzły niczym. Wszystko, co oni mogli robić najlepiej, nie było wystarczające. Dlaczego? Bo fale były za duże. Jak jest napisane, dopiero później, jak zrozumieli, że nie da rady się ratować, zrozumieli, że jedyne wyjście jest tylko i wyłącznie Jezus. Tylko Jezus. Wiecie, my często w życiu właśnie tak walczymy z naszymi problemami. Bo często przychodzą większe problemy, a czasami mniejsze problemy. Z tym mniejszymi często dajemy sobie radę, a z tym większymi już niekoniecznie. I wiecie, o czym zapominamy? Że w naszej łodzi Jezus śpi. Jezus jest obecny, owszem. My tak często widzimy w naszym życiu, że Jezus jest obecny. Ale jednak On śpi. Myślimy, co zrobić? Czemu moje życie duchowe nie wygląda tak, jak powinno wyglądać? Czemu widzę, że u innych Jezus działa, a w moim życiu Jezus nie działa, czyli śpi? Owszem, czuję się chrześcijaninem, czuję się, że jestem z Bogiem, ale to nie jest to. Wiecie, Jezus, powiem wam szczerze, Jezus zsyła nam problemy. Zsyła nam takie burze w życiu, żebyśmy w końcu Go obudzili. Ja nie mówię, często oczywiście problemy są zwane przez diabła. Ja w to nie kwestionuję. Ale powiem wam szczerze, że często ja w samym swoim życiu zrozumiałem, że często Pan Bóg daje mi problemy po to, żeby naprawdę mógł zrozumieć, że rozwiązaniem każdego problemu jest tylko i wyłącznie Jezus. Co jest istotne, jest napisane dalej, 39 werset. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij się, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Wiecie, Jezus ma siłę, ma moc nad przyrodą. Nie tylko nad przyrodą. Jezus ma siłę i moc nad wszystkim, co zostało stworzone przez Niego. Ma moc nad czasem. On jest Bogiem nie tylko przyrody, nie tylko ma moc nad całą naturą, która jest wokół nas, ale Bóg ma moc nad czasem. Wierzycie w to? Mogę wam przypomnieć, to jest napisane w Księdze Daniela, w 2 rozdziale. 21 werset. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym i rozumu rozumu. Bóg jest tym, który ma moc nad czasem. On pokazał w Księdze Daniela historię świata od Nebukadnezara aż do drugiego przyjścia Chrystusa. Nie jest to niesamowite? Powiedzcie mi, czy Pan Bóg zna twoją przyszłość? Czy on zna twoją przyszłość? Zna czy nie? Zna, prawda? Bo Pan Bóg jest wszechwiedzący. I w tym momencie, jeżeli Pan Bóg jest wszechwiedzący i że On wie wszystko, co będzie, czy mogę ja Mu zaufać do końca? Czy ja mogę Mu się poddać? Wiecie, my często się boimy jutrzejszego dnia, ale Pan Bóg mówi: słuchaj, jak powierzysz swoje życie w moje ręce, to nie masz czego się bać. Naprawdę nie masz czego się bać, bo ja jestem Bogiem czasu. Ja stworzyłem czas. Kiedy Pan Bóg stworzył nasz świat po kolei, to dokładnie tak samo stworzył pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, no i siódmy dzień. Pan Bóg go stworzył. Więc Pan Bóg stworzył czas. Jeżeli go stworzył, to znaczy ma siłę nad nim, ma moc nad nim. Bo dla Pana Boga dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Prawda? Ta historia jest niesamowita, bo później, jak czytamy, może tutaj najpierw 40-41 przeczytajmy, rzekł do nich: czym jesteście tak bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazańczyków. Oczywiście uczniowie się zdziwili mocno, kim rzeczywiście on jest. Bo my wiemy, kim on jest. On był prawdziwym Bogiem. On był synem Boga Najwyższego. Wtedy, kiedy przedostali się na drugi brzeg, bo wiecie, Jezus, jak mówiłem wam wcześniej, Jezus był bardzo zmęczony. Często był zmęczony i chciał odpocząć trochę od ludzi. I udali się na drugi brzeg tego wielkiego jeziora, aby trochę odpocząć. I po tej wschodniej części mieszkali pogańskie ludy. Nie byli związani z Izraelitami, z Judejczykami. Jezus pomyślał, że tam dadzą mu spokój. Wyobraźcie sobie, uczniowie, którzy po takiej wielkiej burzy, po tym doświadczeniu niesamowitym, stanęli w końcu na ziemię. Zresztą tam jest skała cały czas. Tam nie ma ziemi, ale jest skała. Stanęli nogami na, na tej skale pomyśleli, w końcu jesteśmy bezpieczni. Okazało się, że było to złudne. Wiecie, kiedy czasami pamiętam, oglądałam jakieś filmy, czy też z opowiadań osoby, które były na morzu i doświadczyły właśnie niesamowite doświadczenia z morzem, które mogli ginąć, jak stanęli na ziemię, to całowali ziemię. I wyobrażam sobie, że uczniowie też pocałowali ziemię. Tylko nagle się okazało, że tak jak szli z Jezusem, przyszło coś, co było gorsze niż ta burza, której spotkało. Kiedy czytamy dalej, 2 i 3 werset. A gdy wychodzili z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami, łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pięta i nikt nie mógł go poskromić. Całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzycząc i tłukł się kamieniami. Taki obraz człowieka. W zasadzie jest napisane, to jest jeden człowiek i jeden opętany, natomiast Ewangelia Mateusza mówi, że było 2 opętanych. Ja bym skłonił się do wersji z Ewangelii Mateusza, dlatego że Marek, tak samo jak Łukasz, opowiada tą historię. Mówią, że jest jeden człowiek, natomiast Mateusz był naocznym świadkiem. Marek i Łukasz byli tymi, którzy tylko słyszeli to opowiadanie. Więc dlatego bym skłonił się właśnie do tej myśli, że było 2. Ale nieważne. Ważne jest to, że oni widzieli coś, co przeraziło ich kompletnie. Wyobraźcie sobie ludzie, którzy byli nadzy, którzy byli w pełni we krwi, którzy wszędzie ich włosy wyrosły do rozmiarów, które byśmy się przerazili, prawda? Do tego jeszcze krzyczeli i byli opętani. Każdy z nas by uciekał, gdzie tylko by mógł ratować swoje życie. I dokładnie tak samo postąpili uczniowie. Jak czytamy w życiu Jezusa, Ronald pisze, uczniowie Chrystusa, ich towarzysze uciekli w przerażeniu, lecz wkrótce zorientowali się, że Jezusa nie było między nimi. Wrócili, aby Go szukać. Czyli zrozumieli, że ich życie znowu jest w zagrożeniu. I wiecie, jak myślicie, jeżeli oni byli rybakami, jaka była ich naturalna reakcja? Gdzie mogli uciec? Oczywiście do łodzi, prawda? Bo widzieli, że ci opętani mogą się zatrzymać właśnie przy wodzie. Więc kiedy weszli do łodzi, odpłynęli trochę, jak już poczuli ulgę, że się uratowali, nagle spojrzeli się między sobą, zorientowali się, że nie ma Jezusa. I zaczęli Go szukać. A gdzie był Jezus? Gdzie był Jezus? Jezus jest zawsze tam, gdzie Go ostatni raz zostawiliśmy. Tak samo jak tu. Dalej Jan pisze, że był tam, gdzie Go pozostawili. Tam właśnie jest Jezus. Jezus zawsze jest tam w naszym życiu, gdzie my Go zostawiamy. I On czeka na nas. On nigdy się nie boi niczego. Wszystkie burze, które przychodzą w naszym życiu, to Jezus ich się nie boi. On czeka tylko na nas. Czeka, abyśmy zrozumieli, że rozwiązanie problemu jest tylko i wyłącznie Jezus. Wiecie, ta obecność Jezusa była niesamowita na tej ziemi. Jezus pokazał, że On jest rozwiązaniem problemu życia i śmierci i nie tylko. Każdy problem, który przychodzi w naszym życiu, może tylko i wyłącznie Jezus rozwiązać. Wiecie, i to doświadczenie nauczyło uczniów, aby polegać tylko i wyłącznie na Jezusie. Tylko i wyłącznie. Więc kiedy przychodzą problemy w twoim życiu, to nie narzekaj. Jakikolwiek był, przez kogokolwiek był zesłany, to nie narzekaj. Bo to jest możliwość, aby Bóg nauczył się polegać tylko i wyłącznie na Niego. Nie tylko te historie, inne też historie właśnie pokazują, że Jezus cały czas uczył, że On nie boi się niczego i On rozwiązuje problemy. Nasze najlepsze zdolności nie są wystarczające po to, żebyśmy rozwiązali problemy w naszym życiu. Nie są wystarczające. I w tym momencie Jezus podszedł do tego człowieka, który był opętany. Dalej czytamy. I ujrzawszy, od 6 wersetu, i ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Przybiegł do Jezusa, czyli przybiegli do Jezusa i uklęknęli. Wiecie, tak ja rozumiem, że ten człowiek, bo ci dwoje, kiedy zobaczyli Jezusa, zrozumieli, kim On jest, że jest ktoś nadzwyczajny, bo wszyscy uciekali. Kiedy czytamy tę historię, oczywiście rozumiemy, że wszyscy mieszkańcy tej okolicy raczej szli naokoło, niż szli oczywiście przez to miejsce, gdzie oni przebywali, bo oni przebywali w grobach, w jaskiniach, bo pamiętajcie, że na wschodzie ludzie są chowani w jaskiniach, prawda? I oni w tych jaskiniach przebywali. Więc ludzie bali się przybliżać się nawet do tych miejsc. A tu nagle jest ktoś, nie tylko który się nie boi, on przychodzi i jest spokojny, on w ogóle się nie obawia. W ogóle. Ma pokój. I oni zrozumieli, że jeżeli ktoś jest taki, to może być ktoś, kto ma niesamowitą moc i siłę. I to było prawdą. Bo to był Bóg. I wtedy oni wołali, bo wtedy, kiedy ci ludzie chcieli mówić, wiadomo, to przez nich zawsze mówił ten demon. Więc oni uklękli, bo zrozumieli, że to jest ktoś, kto jest Bogiem, ale nie mogli mówić, dlatego że przemawiał przez nich właśnie ten duch nieczysty. Te duchy nieczyste. I wołali tak: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Czy Jezus dręczył tych demonów? Jak on się wydaje, dręczył ich? No nie dręczył. Natomiast tu widzimy, że to jest to, co nauczył ich szatan. Co szatan mówił o Bogu? Że to jest ten, który może zesłać tych demonów do piekła. Wiecie, szatan zawsze tworzy zły obraz albo krzywy obraz Boga. A najbardziej krzywy obraz na pewno mieli właśnie ci aniołowie zła, demony. I tak właśnie też do Boga się zwrócili. Po co nas dręczysz? Po co nas chcesz? Jak dalej jest napisane potem tak samo w innej zresztą Ewangelii, też daje to nam do zrozumienia, że oni myśleli, że Pan Bóg ześle ich do piekła bezpośrednio. Bo takie mieli wyobrażenie, taki mieli przekaz od szatana, prawda? Że jak się pojawi Bóg, to ich ześle do piekła samego. I dlatego tak bardzo się bali. W zasadzie tutaj to słowo właśnie dręczyć, to się odnosi w zasadzie nie tylko do samego takiego dręczenia, ale tak samo nawet, może tak nawet wyrazi, że nawet w pewien sposób nawet katowania, prawda? Czyli że Bóg mógłby naprawdę nad nim się pastwić kompletnie. Więc to rozumienie wychodzi naturalnie właśnie z tego tekstu. Dalej jest napisane, albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Zapytał go, jak się na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry dużo stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, posi nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Oni zrozumieli, że muszą z tych ludzi wyjść. I jest, zobaczcie, znowu to pokazuje tą siłę i moc Jezusa, bo Jezus im pozwolił. On jest tym nie tylko, który ma moc nad przyrodą, nad czasem, ale tak samo ma moc nawet nad tym, co jest złe. Bo my często boimy się szatana. Boimy się tego złego. I wiecie, religie wschodnie często są związane właśnie z baniem się, bojaźnią o tych wszystkich demonów i złych mocy, które mogą przyjść na nas. I zaczynają co robić? Czcić nawet te złe moce. Ale Jezus pokazany jest jako ten, który ma moc nad tym, co jest złe. Jak ja chcę czcić Boga? Kiedy ja myślę, że Bóg jest tym, który ma moc, ja Jemu ufam, to żadna moc zła nie może mną kierować. Nie może mieć siłę nade mną. Jezus ma moc nad wszystkim. Często ludzie starają się pokazać tą moc szatana, kim on nie jest. Że on może zrobić wiele zła w twoim życiu i trzeba go się bać. Ale zapewniam was, że moc Chrystusa jest ponad to wszystko. Jest to wiele większa niż każda inna moc zła. I kiedy Jemu ufamy, kiedy do Niego się zbliżamy, nie mamy czego się obawiać. Naprawdę nie mamy czego się obawiać. Trzynasty werset. I pozwolił im, wtedy weszły duchy nieczyste i weszły w świnie i rzuciły się na to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był jeden legion demonów i zlękli się. Zobaczcie. Patrzymy na tego człowieka, który był nagi i wiadomo jak wyglądał, ale teraz jest napisane, że jego ktoś przyodział. To znaczy, że ktoś musiał zdjąć swoje ubranie i nałożyć na tego człowieka. My nie wiemy, kto nałożył, może Chrystus, może ktoś ze uczniów, ale wiecie, Jezus nie stworzył tego ubrania dla tego człowieka. I tak samo Pan Bóg chce często, abyśmy my brali udział w ratowaniu ludzi. Czasami nawet może przez gest właśnie kogoś ubrania, naszym ubraniem. Pomaganie czymkolwiek, komukolwiek. Pan Bóg chce, abyśmy brali udział w zbawieniu ludzi. Pan Bóg nie stwarza ubranie. Pan Bóg daje nam możliwość, aby działać na inne osoby. Wiecie, ten człowiek przeżył coś niesamowitego w tym dniu. I dalej jest napisane, a ci, którzy w 16 wersecie Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli o tym, co się stało z opętanym i także o świniach i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Ten tekst pokazuje, że ci ludzie, jak zobaczyli to wszystko, powiedzieli, że nie chcemy takiego Jezusa. Nie chcieli obecności Jezusa. Pytanie jest dlaczego? Bo często właśnie te materialne rzeczy, jak w tym przypadku, zresztą nie tylko te materialne rzeczy, nie pozwalają nam, albo my nie chcemy przez nie przybywać z Jezusem. Ta obecność Boga nagle nie pasuje do tego wszystkiego, co nas otacza i z czym my się zajmujemy. Wiecie? Tak jest. I wtedy sami niby chcemy Jezusa, a w zasadzie zajmujemy się wszystkim innym, tylko właśnie nie Jezusem. A powiem wam jeszcze bardziej dosadnie, często, że ci ludzie mieli tak samo swoje demony, których opętali, które trzymali tych ludzi tuż przy tych ziemskich sprawach i nie pozwalali im, aby otworzyli się na Boga. I powiem wam, że my też tak czasami się oddajemy tym siłom zła, aby nas trzymali przy tych ziemskich sprawach i się nie otwierali na głos Jezusa. Nie muszę wam mówić, czym często zajmujemy, jak często marnujemy ten nasz czas drogocenny. I wtedy oczywiście ten człowiek, który doświadczył Jezusa, wiecie, jakie było największym pragnieniem? Największym jego pragnieniem, jego marzeniem było być z Jezusem. I tak czytamy po 17, jest napisane, że i poczęli go prosić, aby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Wiecie, ten człowiek zrozumiał, że największą satysfakcją jego życia, największym marzeniem, zadowoleniem, największym przeżyciem jego życia jest to, przebywać z Jezusem razem. Wiecie, ten, który doświadcza Jezusa, doświadcza tej mocy uzdrawiającej Jezusa. Chce z Nim być w każdej chwili swojego życia. Jeżeli Jezus uwalnia cię od tych rzeczy, które są na co dzień, które trzymają cię przy tych ziemskich sprawach, to potem jak Go doświadczysz, to zawsze będziesz chciał z Nim być. Bo On jest chlebem życia. Jeżeli raz kosztujesz, zawsze będziesz chciał jeść. On jest wodą życia. Jeżeli raz się napijesz, to zawsze będziesz chciał pić tej wody życia. Zawsze. No i wtedy Jezus nie zezwolił mu na to, aby był z Nim. Jezus mówi tak. Idź do domu swego, do swoich i oznajmił, a jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i tak się nad Tobą zmiłował. Odszedł więc i począł odpowiadać dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Potem dalej czytamy, że kiedy Jezus przybywał na te tereny drugi raz, to 4000 osób słuchało Jezusa i się nawróciło. My jesteśmy tymi, którzy opowiadamy o tym, co doświadczyliśmy z Jezusem na co dzień. Jeżeli Pan Bóg ratuje nas od naszych problemów, to wiecie, po co Pan Bóg nam to robi? Po to, żebyśmy powiedzieli innym, którzy stoją w problemach i nie wiedzą, jak sobie radzić w życiu. Jezus mówi, jeżeli ja rozwiązałem twoje problemy, to ja rozwiązuję po to, żebyś ty poszedł do innych ludzi, którzy są w problemach, którzy są spętani często przez grzech, przez siły zła, po to, żeby byli uwolnieni. I Pan Bóg to chce od ciebie. Żebyś to opowiadał o tym, jak Pan Bóg daje ci pokój na co dzień. Jak uwalnia cię od sił zła. Poza tym, wiecie, w oczach tych ludzi nagle ci opętani mieli wartość 2000 świń. Powiedzcie mi, jaka jest wartość 2000 świń? Wiecie, jaka jest wartość kilograma żywego mięsa wieprzowego w Polsce? Około 5,50 za kilogram. Jedna świnia tak mniej więcej waży około 100 kilogramów. A tak pomnożymy razy 2000, wychodzi 1 100 000 złotych. Taka jest wartość tych świń, które zginęły w Morzu Galilejskim. Powiedzcie mi, czy wartość tych świń jest proporcjonalna do wartości życia wiecznego tych dwóch osób? Dla tamtych ludzi? Tak. Dla Jezusa nawet pytania nie było. Wiecie, jaką wartość ty masz? Jezus zrobił wszystko, aby z tobą przebywać. I robi teraz po to, żeby mógł być z tobą w każdej chwili. On powiedział, że wolę być z tobą na zawsze, może nawet ginąc, ale ja chcę być z tobą, niż być w niebie bez ciebie. Wyobraźcie sobie, jaką miłość Bóg ma do nas. Jak bardzo on związany z człowiekiem, z tobą. Jakiego pragnienie, jego marzenie jest to, żeby być z tobą na zawsze. Jaką wartość masz w oczach Boga? Jeżeli Bóg oddał swoje życie za ciebie, jaką masz wartość? Powiedz mi. Najwyższą? Tak. Masz wartość samego Jezusa. Jeżeli ktoś umiera za ciebie, to ty masz wartość tego, który umiera za ciebie. Czy ty masz wartość Boga? A powiedzcie mi, a ludzie, którzy są wokół nas, tkwią w grzechu, jaką oni mają wartość? Taką samą? Czy nie? Są gorsi od nas? Czym? Wiecie, Jezus chce ratować od grzechu ludzi. Tylko chce, żebyśmy widzieli, jaką wartość oni mają też. Nie tylko musimy być też pokorni, ale też zrozumieć, kim my jesteśmy w oczach Pana Boga. Bo to napawa nas siłą i mocą, żebyśmy czynili uczynki, które Jezus czynił. Bóg chce, abyśmy zrozumieli, że ci, którzy są wokół nas, są tymi, za którymi Jezus umarł na krzyżu. Oddał wszystko, żeby z tymi ludźmi przebywać. Jezus chce, byśmy rozumieli, że największe pragnienie, które może być od zawsze, pozostaje nam dzisiaj. Największe pragnienie jest być z Jezusem. I przebywanie z Jezusem, z Duchem Świętym jest to, do czego Pan Bóg nas przeznaczył. I chce, żebyśmy się spotkali razem w raju, kiedy będziemy razem znowu przebywać z Nim na wieki. Tak to pragnienie żyło w nas, abyśmy mogli zrozumieć, że naszym marzeniem, naszym pragnieniem, wszystko, co nas w życiu może spotkać najbardziej wspaniałe, to jest to, aby przebywać z Nim, bo to jest Jego pragnienie, to jest Jego marzenie. Amen.